Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. No i sprawdzimy teraz, co za strój ma tutaj największą odporność na trucizny. Ej, no nie mów się, że ten, który miałem już na sobie. Nie, no dobra, cicho. Tutaj odzienie czarnego kościoła. Lepiej. Okej. Czyli rozumiem, że wszystko inne będzie słabsze w tym konkretnym aspekcie. Dobra. Ale to dziwnie wygląda. Taka bardziej smukła wersja po prostu. Ale właśnie, stop. Ale samo odzienie, czy może wszystko? Aha. Rękawice chirurgiczne. No nie wiesz, że dostosuje swój strój. Prosto pod bossa. Żeby tylko bronił przed truciznami. Maska straży grobowej. Spoko. No czarny kościół oczywiście. No dobra, no to w całym zestawie pójdziemy. Tak to wygląda. Dobra. To lecimy z koksem, kochani. No trzymajcie kciuki. Żeby to już nastąpiło w tym odcinku, a później Geram. Nie, żartuję, jeszcze nie, przypomniało mi się o jeszcze jednym. Przecież mamy ciało królowej podłokrwistych i trzeba ją, kurde, wskrzesić. Koło ołtarza z pająkiem. Ale najpierw tutaj bestia czeka. Dzień dobry. Może tak. Antidotum sobie ustawię. No i dzień dobry, witam. Okej, to było mega słabe. Jak będę tak grał, to raczej nic dobrego tutaj nie wyjdzie. A może? No kurde! No denerwuje mnie ta bestia. Nie, serio, dam chyba sobie jeszcze 3 próby. Jeżeli ta, a i następne 2 nie przyniosą pożądanego skutku, czyli śmierci bestii, no to będę musiał się poważnie zastanowić, czy nie olać jej zupełnie. Okej, dobra, jeszcze parę kroków zrobi. Zawsze tak robi. No ale teraz, no! Super. Nieźle, nieźle, ale wymapuj, wymapuj, odzyskuj. Dobra. Całkiem zacny motyw. No, szybciej, szybciej, szybciej. Tak jest. Dobra, gorzej, to już słabiej, słabiej. No niestety będę się musiał leczyć na 2 fiolki. Kurde, nie to. Dobra, myślałem, że jednak papier ustawiony. No dobra, i tak antidotum musi być w pogotowiu po prostu. No i teraz, no już jesteś w kącie, no mogę to wykorzystać. Dobra, nie do końca, nie do końca, nie do końca. Leczy cię czy nie? Nie, jeszcze nie. O kurde, nie to, miał być skok. A może w to wejdzie? Dobra, poniekąd. Dobra, zdaję w pełni. No i delikatne kombo na rozpoczęcie. Dobra, już za dużo, wie pan, za dużo, kurde. Szlak. Fiolek coraz mniej, ale jej zdrowie też coraz krótsze. No kurde! Ale to powinno trafić. Oj, myślałem, że teraz wysokość zadziała na moją korzyść. Ani trochę. Dobra, mamy chwilę czasu, no to antidotum niech sobie wejdzie. No i pięknie. Dobra, tylko trochę, nie można być za bardzo porywczym. I nieostrożnym w tych poczynaniach. Dobra, ja bym tak to zrobił, to mogłoby być nawet nieźle. Ale okej, może teraz tak, rzućmy koktajlem. O kurde, o patrzcie, już jaki błąd karygodny prawie. Ognisty papier. Najgorsze jest to, że muszę mieć miejsce do ucieczki, a to nie zawsze to miejsce jest. Dobra, głupota, ale zapalmy sobie latarnię. No, kiedy ona przerywa to combo? Okej, dobra, przerwała. No patrzcie jeszcze te uniki, no. Na potęgę do tyłu, piechol, na potęgę. No i nieźle. Tak jest, popraw. No. Za dużo? No nie, 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 wo. Kurde, no muszę wreszcie fiolki użyć, bo zginę. No ale bez lokonu to chyba by było trudniej jednak mimo wszystko. Dobra, no troszeczkę stamina by się mogła szybciej regenerować, bym się kurde nie obraził. Dobra, szarża. No nie wierzę! Jak to mogło nie wejść, ale dobra, ona też nie zmieściła swojego ciosu.
Dobra, parę kroków jest. No kurde. Dobra, 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 dobra. Do tyłu, do tyłu. No cały ognisty papier zmarnuje. No ale może się uda wygrać. No czemu to nie trafia? Oj nie. Moment, moment, moment. Spokojnie. Sześciolek jeszcze tylko. Ej, czy to było coś nowego? Coś, czego jeszcze nie widziałem w tej walce? O kurde. To combo może nie było nowe, ale dobrze weszło. Dobra, wszystko odzyskane. No czemu to nie trafia? No kurde, no bez przesady. No przecież skacze dobrze. Ładnie, w tempo. Fiolki mi się skończą zaraz. No teraz chociaż weszło, dzięki. Dobra, uciekaj, 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 kurde. Ło! Trzecia faza. No to by błąd akurat, że się uleczyłem. Ale dobra, cicho, jeszcze żyję. Nie wiem jakim cudem. Ale nie jest jeszcze aż tak źle, jak myślałem, że będzie. No oj, 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 oj. Dobra, ostatnia fiolka. Dobra, zawsze głupotą jest nie patrzeć na przeciwnika, kiedy się z nim walczy. No ale ja to już często uskuteczniam. Dobra, dawaj trochę magii. Może to sprawi, że ją rozwalę. Dobra, i nara. No kurde! Ale cicho, cicho. Zatruty nie znaczy martwy. Dobra, martwy znaczy martwy. No niech to sz... A, no. Coraz bliżej jesteśmy. Ale blisko wcale nie oznacza, że u celu jesteśmy. No bardzo to odbiega od stanu faktycznego. Celem jest zabić tą bestię i pójść wskrzesić królową podłog krwistych. Ale cztery antidotum tylko. Koktajli trochę. Jeden ognisty papier. No dobra, użyjmy go. Później się nie będę musiał martwić. No. Może lepiej zacznijmy niż zawsze. Dobra, zaczęliśmy gorzej. Kurde, zdecydowanie gorzej. No już jedna fiolka musiała pójść. No jeszcze... No kurde, myślałem, że ten ostatni może chociaż wejdzie. Nie no, ale w tej fazie to naprawdę, no powinienem dać sobie radę. Bez problemu. No, parę kroków, okej. No, to zasługuje na duży cios. No dobra. Muszę się mieć na baczności, nawet kiedy ona jest w tej formie. Okej, nie doleci, no. Ach, kurde, dobra jest. Ale niekiedy będę robił takie uniki. To są całkiem dobre uniki, muszę przyznać nawet. Ach, połasiłem się na zbyt wiele. Ale okej, spróbujmy teraz to samo. Ach, dobra, dobra, spokojnie. Wiemy, że ma takie szarże. Nic nowego. Dobra, nie dać się trafić. No to podstawa każdej walki z bossem, ale... Właśnie, może faktycznie ucieczka do tyłu jest złym kierunkiem. Może to trzeba właśnie w ten sposób, pod nią. Pod ręką jej się przesunąć. Za każdym razem. No, póki co, ej, sposób zdaje egzamin. No dobra, tutaj mógłbym być troszeczkę bliżej, mógłbym ją skarcić. A tak to tylko takim lekkim, ale lepszy ryc niż nic. Ach, się nadziałem, no. Bo chyba za wcześnie zacząłem wyprowadzać tą kombinację, ale weszła ładnie. Ach, chodź tu, kurde, chodź. Dobra, za daleko. A takie dwa, czemu nie? Dobra. Ja zapominam zawsze, że po tym ma jeszcze jedno, którym lubi uderzyć. Dobra, pięknie, pięknie. Ostatnia faza? Cholera. No tak, niestety. Ale czy wachlarz ciosów się zmienia?
Ej, no stoi w miejscu. No już myślałem, że się może zhaczyła gdzieś. No piechot, utrzymuj taką formę i będzie dobrze. Ale pamiętać należy o leczeniu, jak najbardziej. No chodź tu, chodź, 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 jedno mocne. Kurde! Ale przeżyj to! Przeżyj! Przeżyj! Dobra! Nie! O kurde, ja bym jeszcze z dwa ciosy wyprowadziła tam. Oj nie! Dobra, cicho, cicho, nie jest źle, nie jest źle. Dobra, dobra, chodź, 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 malejka, chodź, chodź, albo wiecie co? Jeszcze lepiej. Chciałbym swój antidotu. Jak? O, ja, jeszcze jedna faza? No to ile tych stadiów rozwoju masz? Dobra, szybko, trzeba ją zmęczyć. Staje bardzo niebezpieczna, już sama bliskość wystarczy. Okej, to może już sobie przygotuję antidotum, zawczasu. No dobrze, chociaż to jedno. A, kit podniosę, czemu nie? No, tylko już przez to teraz totalnie nic nie widziałem. No parę ciosów, dosłownie parę. Naprawdę. No! No! Jest! Woo! No! I o to chodziło, o to chodziło, kochani. Kierich korzenia chorego Loran. No, czyli będzie ich tak samo dużo jak ptumeryjski i tak samo dużo jak brzeżnych. Aha, no jest tam przejście dalej, faktycznie jest. Czysto poglądowo zejdę sobie na dół. Zmieniając ekwipunek w tak zwanym międzyczasie na to, co mieliśmy wcześniej. Czyli tak, jeszcze spodnie egzekutora, ale tutaj mankiety straży grobowej. O, tak to wyglądało wcześniej. Warstwa trzecia. No dobra, znajdę tylko jakąś lampę i lecimy wskrzesić królową podłokrwistych. Czyli zagrać Albertowi, czy tam Alfredowi, przepraszam, na nosie po raz ostatni. Nie dość, że spełni swoją przysięgę. Później popełni samobójstwo, to jeszcze teraz się ma okazać, że to wszystko na marne, bo ja ją wskrzeszę po prostu. To straszne, po prostu straszne. Nie wiem, po co to mamy zrobić tak właściwie, po co ją wskrzeszać, no ale... Czemu tego nie zrobić? Jest taka możliwość, to jest koniec gry praktycznie, a czemu nie? Dobra, ej stop, tam coś na pewno zostawił. Niekoniecznie coś dobrego, ciekawego, ale jedna fiolka przyda się. Jeżeli Geralt będzie ciężkim przeciwnikiem, jeżeli oczywiście wybiorę dobrą opcję. Dobra, szybko. A, dobrze, to nieśmiertelność jest. Okej, teraz tak, gdzie to było? Tu! Ołtarz rozpaczy, the altar of despair. Żeby to ładnie po angielsku pewnie było napisane. No i ołtarz rozpaczy, tak jest, dobrze. Już myślałem, że się pomyliłem odnośnie lokacji, ale nie. Tu jest ten pająk. Tylko co podłokrwiści mają wspólnego z pająkami? Tego nie wiem, ale... Złóżmy ciało na ołtarzu. Dlatego skrawka ciała czas płynie w tył. Co? Jeszcze raz. Tutaj się nic nie zmieniło. Okej, dobra. Nie, przez to wyciemnienie ekranu spodziewałem się nawet jakiejś cutscenki. Ale tu widzę nie, niekoniecznie. Ej, dobra, rzućmy jeszcze okiem tutaj, czy coś się zmieniło. No nie wydaje mi się, no dokładnie, te bardzo proste robaczki w rozwaleniu. I nic więcej, dobra, no to tak. Skoro udało mi się ją wskrzesić, a bardzo możliwe jest to, że faktycznie mi się udało. To w takim wypadku w komnacie tronowej powinna być królowa teraz. Na swoim przecież tronie, prawda? To okej, okay. Gdzie był nagrobek Skeinhurst? Tutaj? Aha. Komnata królowej. Od razu bezpośrednio, nie ma co zacierać przecież, prawda? Ej, nie wierzę, dobra, żyję. Oj, biedny Alfred. Umarłeś na marne. Twoja życiowa misja, no nie powiodła się niestety. No nie wiem, klęczeć czy... Może ją załatwić? Closest of kin. Bearer of our blood. I welcome thee. Witajże również. mam jakieś? Nie mam żadnych plam. Mogę opuścić tylko. Hmm.
Dobra, pogadajmy. Dobra, a jeżeli tego nie zrobię? No już raz patrzę na twoją śmierć. No ile jeszcze raz to powtórzysz? Królowo. Dobra, w nieskończoność. Nie no, okej, co, zabić ją? Tylko co ona wtedy zostawi po sobie? Pewnie nic, tak szczerze. Już wszystko, co od niej mogło być, to już dostałem. Przecież Alfred ją zabił, ja tego podniosłem, to co po niej zostało, czyli właśnie fragment jej ciała. Ej, dobra. Czy będziesz szło to zrobić w nieskończoność? Ej, dobra, zabiję ją. Uwaga, uwaga. Dzień dobry. Co? A co, nie można? Jak będę próbował wystarczająco długo, to co? Nic z tego! Aha, dobra, czyli nawet się nie przejęła tym, że właśnie podjąłem próbę jej zabicia. No ale w sumie z drugiej strony. Nie, ale dobra, ale przecież zazwyczaj w grach od From Software no nie ma postaci nieśmiertelnych. Ja, dobra, a może by tak, nie wiem. Burn, bitch, burn! No nie, nic nie działa. Jak mi przykro, Rick Bestii? Nic. Usta skorupa, widziadła. No też nie działa. Ha. No kurde, dobra. Trudno. Jak się nie da, to się nie da, ale jeszcze jeden. Ostateczny cios. No nic, dobra, przykleknijmy teraz. O, nie mogę? No nie, no pewnie, że mogę. It matters not. Our flesh is undying. Speak thy mind. Dobra, tylko jakim cudem w takim wypadku Alfredowi się udało? No widocznie był lepszym łowcą ode mnie. Przynajmniej lepszym łowcą podorkwistych, bo z tego co widziałem, to złowił tylko ją i samego siebie. To w sumie kiepski wynik. Ja mam setki, chyba jeżeli nie tysiące, potworów na swoim koncie. No ta halabarda powinna być przesiąknięta krwią do samego cna. Ale dobra, czyli co, kochani, Geran? A to właściwie to, co się za nim kryje? Czy zostawimy to na następny odcinek? No wiem, żebyście chcieli przynajmniej zobaczyć, o co tam chodzi. Ej, dobra, okej. To dajcie mi chwilę, ja się tylko przygotuję i lecimy. Jeszcze w tym odcinku zobaczymy przynajmniej cutscenkę, no i pierwsze podejście do walki, jeżeli będzie potrzebna więcej oczywiście. Albo może się na pierwszym skończyć równie dobrze. Dobra, no to okej, widzimy się za chwileczkę dosłownie. No dobra, widzę, piechol też jest już zwarty i gotowy, nawet ten w grze. Nie, runy po prostu musiałem zmienić, a tymczasem... Geram! I serio, czy wam ta arena nie przypomina troszeczkę areny z Metal Gear Solid 3 Snake Eater, gdzie walczyliśmy na samym końcu z The Boss? No sorry, te białe kwiatki. Ale okej, bałem się to zrobić wcześniej i dobrze, że się bałem, bo by wiele nas ominęło, no ale już jesteśmy. Good hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. No nie. Bo tam ogólnie opcja fajna, tylko to, że muszę zginąć, mi się nie podoba. Oczywiście odmawiam. Tylko czy dobrze? Okej, Geram już się śmieje. Chyba źle wybrałem. Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. A jednak chodzi. No dobra, spoko. Jak we Flashu. Sorry za spoiler. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes.
Dobra. Całkiem zacna kosa, Geramie. Tonight, German joins the hunt. German. O, jeszcze lepiej. No to jest i German. Dzień dobry, witam. Pierwszy tropiciel! Łe, dobra, to pozwól, że zacznę w ten sposób. Dobra, beton, beton. O kurde! Geram! Bez przesady. Ja i tak dojeżdża do mnie z tym zawsze. Ej, dobra, to może czas go uderzyć? O kurde, błąd. Bić pierwszego tropiciela? Nie jest dobry sposób chyba. Ja i przyciągnął mnie jeszcze ostrzem. Kurde, dobrze, to się nie skończyło dekapitacją. Dobra, ale muzyczka taka bardziej spokojna. Wiolonczele, skrzypeczki i tak dalej. Dobra, pięknie się minęliśmy. Dobra, za mało mu zabieram, żeby tak po prostu podlatywać do niego. Ej, dobra, fuksem mnie nie zabił teraz. No, ale chyba szczęście moje się skończyło już. Ej, ale widzicie jego krew? Jest zupełnie inna od tej, którą widzieliśmy z innych przeciwników. Ej, dobra. Ładne combo teraz przyjął. Uuu, i strzela również. Okej, okay. O tym trzeba pamiętać. No nawet klienci nie weszło. Ło, ale ta strzelba, którą ma, zabiera całkiem dużo. No dobra, forma z kosą była chyba trudniejsza. Albo nie. Oj, żeby mi tylko riposty nie zrobił. Ej, już 8 fiolek tylko. No to słabo. Okej, dobra, z takim uszczerbkiem mogę chodzić. No, przecież to pchnięcie zjadł. Nie ma tak łatwo, Geram, nie ma tak łatwo. Okej, cieszę się bardzo, że w niego tym trafiłem, ale... No widzę, że może być ciężko teraz, mimo wszystko. Zjedzmy obie. Oj nie, oj nie, oj nie, tak po prostu podejść do Gerama, no nie można. Nie! No i po mnie, musi być po mnie. Nie! Żyję! Dobra, dobra, ej. No znowu, przecież ja się tylko leczyłem. To nie był atak, myślałem, że atak trzeba przerwać. Dobra, najwidoczniej nie. Miał być podjazd, podjazd piechoty. No ja i znowu, no. Ej, nie, dobra, nie udało mu się. Ale leż. Ej, znika? Czy używa kości? Tamtej, którą ja też mogę sobie wrzucić. Tylko po co? Dobra, dobra, spokojnie. Unik za unik. Ja wrócił do kosy. Dobra, to jest tak jak gdyby obszarowe. Dobra, za dużo. Same pchnięcia starczą. Uuuu, co to było? Dobra, riposta. Oj nie. Tylko dwie fiolki. No szybko, do niego, do niego. Oj, błąd, błąd, błąd. Ale użyjmy tylko jednej. Trzeba oszczędzać. I wykańczać. No, ostatnie uzupełnienie zdrowia, jakby co, albo zginę. Może on zginie. No, tak też mogłoby być. Dobra, na szczęście trochę się uleczyłem. No, Geram? German w sumie. Tak, no, o sobie mówiłeś. No, ostatni cios, Geram. German. No! Faktycznie, skoro to był twój sen. Stara odznaka tropiciela. Ej, czyli co? Będę mógł kupić jego kosę? No i tutaj właśnie w tym momencie chyba następuje właśnie walka z prawdziwym bossem. Tylko ja kurde nie mam fiolek. Co to jest, jakiś wielki wielki? Czy po prostu jeden z wielkich? Nie, no dobra, nie. To nie jest zwykły wielki. Oj nie.
I co, spiecho, spodobała ci się, czy co, bo... Co to ma być? Dałeś się powąchać, kurde? Ale dobra, no i mam fiolek. Przegram. I mam nadzieję, że mam więcej niż jedno podejście tylko. Dobra, jak cię zwą, bestio? Obecność księżyca. Okej, okay, dobra, to tą walkę przegraliśmy. Ale... może? Ej, jakby to mi się jeszcze udało, nie? To bym mógł nawet szczerze mówić o przywróceniu zajebistej pasy. Ale nie, raczej nie mam co na to liczyć. Powinienem teraz być w dużej odległości od niej. A ja tutaj sobie szarżuję, ale... No i koniec, prawda? O. Sprawdźmy, czy będzie jeszcze drugie podejście. No bardzo bym chciał, serio. Bo jeżeli przez to, że zmoczyłem troszeczkę z Germanem i zużyłem za dużo fiolek, teraz miałbym już mieć odebrane. Prawdziwe zakończenie to byłoby naprawdę mega słabo, ale tam chyba widzę ścianę z mgły. Czy na pewno? Tak, no i świetnie. Dobra, kochani. To walka z ostatecznym bossem w kolejnym odcinku i to będzie koniec serii z Bloodborne na moim kanale. No chyba, że pojawią się dodatki. A jak pojawią się dodatki, no to wtedy możecie być pewni, że prędzej czy później je kupię. Może nawet rzucę się na Season Passa. Zobaczymy. Dobra, kochani, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!